W czwartek 12 maja w Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju odbył się wyjątkowy wernisaż wystawy nieżyjącego już jedlińskiego artysty pana Zygmunta Żyłaka, którego imieniem nazwana została sala wystawiennicza. Panie burmistrzu, byśmy zdążyli zrobić zdjęcia. Dzisiaj wielu mieszkańców, w zasadzie tą wystawę, którą przygotowujemy, to tak naprawdę mieszkańcy oddali dzieła, które Zygmunt namalował kiedyś. Niektóre 2 lata temu, a niektóre 20-30 lat temu. Przy Zygmuncie sprawdza się taka maksyma rzymska, non omnis moria, nie wszystek umarłeś. Dzisiaj mieszkańcy Jedliny dają dowód, że naprawdę on jest w ich pamięci. Jego twórczość malarska, która jest zarówno na obrazach, ale także na różnych obiektach miejskich. Mamy taki szczególny słup, który obrazuje historię Jedliny w obrazkach. W Centrum Kultury, na budynkach, na elewacjach są różne jego kreski. Także o Zygmuncie pamiętają mieszkańcy. Ta inicjatywa tej wystawy, odsłonięcia tablicy nadania nazw sali wystawienniczej, to tak naprawdę inicjatywa mieszkańców, jego kolegów, przyjaciół, działaczy samorządowych. On poprzez swoją pracę, twórczość, miał ten niebywały kontakt z ludźmi. Przez kilka kadencji był także radnym Rady Miasta. Zawsze był osobą stonowaną, wrażliwą, którą upominał się o problemy ludzi zwykłych, najprostsze problemy. Ale też widać po tych karykaturach, że musiał być osobą wesołą. Tak, wbrew pozorom on poprzez swoją kreskę próbował, szczególnie w karykaturach, próbował wydobywać wśród ludzi coś ciepłego, radosnego i o innych rzeczach bardzo szybko zapominał. I w tym sensie był takim po prostu dobrym człowiekiem, człowiekiem, którego dało się lubić. Ludzie z nim rozmawiali, pomimo że nie palili papierosów, a on palił. Także miał odpowiedni kontakt też z ludźmi, a kreską udowadniał, że pokazywał bardziej te radosne strony życia. Dzieła pana Zygmunta Żyłaka oglądać można zarówno w sali wystawowej w Centrum Kultury, jak i Kościele Poewangelickim. Znałem go bardzo krótko, bo odszedł od nas już, natomiast jego twórczość jest tak bogata, że spotykam ją na każdym kroku. Poznaję jego dokonania, bo tak można to określić bez żadnego przekłamania. Są to naprawdę dzieła sztuki, ale poznaję też jego zabawne, humorystyczne podejście do człowieka, bo tak jak wszyscy się o nim wypowiadają, pan Zygmunt Żyłak był pogodnym, wesołym, wspaniałym człowiekiem. Zgromadziliśmy zaledwie część jego dzieł, które zostały nam wypożyczone na poczet wystawy. Natomiast jego dorobek naprawdę jest nie do ogarnięcia, ponieważ gdzie byśmy w Jedlinie nie rozmawiali z mieszkańcami, to mają jego obrazy, dysponują jego twórczością, ale nie tylko w Jedlinie, bo można spotkać jego twórczość na całym Dolnym Śląsku. Pan Zygmunt tworzył karykatury i lokalnych władz, ale też mamy tam Wałęsę, mamy Kalinowskiego, ale też mamy Czesława Niemena karykaturę i takich aktorów, którzy byli bliscy jego sercu. Wystawa będzie do 12 czerwca, w każdą środę i w każdą niedzielę od godziny 12 do godziny 14 będzie można tutaj w Kościele Poewangelickim ją zwiedzić, a także w Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju.